Nie ukrywam, nie spodziewałem się właśnie takiego filmu na moim kanale, ale skoro mam okazję go zrealizować, to czemu nie? Moi drodzy, sytuacja na rynku kart graficznych jest tragiczna. O tym wielokrotnie mówił Lipton czy też Blacku. Do sklepów wróciłem 1050 i sam borykam się też z sytuacją, gdzie w moim komputerze prywatnym jest 1070 Ti i nie do końca mogę w tym momencie zrealizować przykładowo projekt związany z budową, w zasadzie odświeżeniem mojego komputera, ponieważ nowych kart graficznych nie ma. Do czego jednak zmierzam? Oto Asus GTX 770, którego dzisiaj sobie przetestujemy. Sprawdzimy, jak ta karta graficzna ma się w 2021 roku i czy można brać ją pod uwagę jako zakup używki, aby przeczekać tą trudną sytuację i powiedzmy, że w coś sobie jako tako pograć. Więc jeżeli jesteście zainteresowani wydajnością tej karty, to oczywiście zachęcam Was do zostania ze mną do końca. Przy okazji nie zapomnijcie subskrybować ten kanał wraz z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco z kolejnymi filmami. Łapka w górę, mile widziana dla zasięgu. Pod spodem macie komentarze, przykładowo odnośnie tego, jaką Wy kartę graficzną macie w tym momencie w swoim komputerze. No i co? Zapraszam Was też do Instagrama, do TikToka, tam zaglądajcie, bo tam różne inne rzeczy się pojawiają. Niekoniecznie związane z GPU, ale bardziej z klawiaturami, jakieś ASMR-ki na TikToku i tak dalej, i tak dalej. To co? Lecimy z tematem test 770 GTX-a w 2021 roku przed Wami. Szczerze mówiąc, nie pomyślałbym, że ta karta kiedykolwiek trafi u mnie pod obiektyw kamery. Uważam jednak, że to poniekąd idealny okres w sytuacji deficytu GPU, wygórowanych cen, aby właśnie dać szansę nawet 8-letniemu kawałkowi technologii jeszcze się wykazać. GTX 770 miał bowiem swoją premierę w maju 2013 roku. Karta bazuje na architekturze Kepler oraz 28-nanometrowym procesie, no i dysponuje 1536 procesorami strumieniowymi. Taktowanie bazowe wynosi tutaj 1046 MHz, boost sięga 1085, a zegar pamięci do 1753 MHz. Sama pamięć 2 GB, GDDR5 256 bitów, mówiąc o szynie. Generalnie z perspektywy czasu, no umówmy się, nikogo ta specyfikacja nie zachwyci, chociaż wydaje mi się, że tutaj idealnie może sprawdzić się przysłowie na bezrybiu i rak ryba. Jej cena w dniu premiery wynosiła $399. Z kolei dzisiaj konkretny testowany egzemplarz wyłonił się spod skrzydeł Asusa. Jest to GTX 770 DirectCU 2OC z fabrycznie przetaktowanym zegarem do 1059 MHz, który w buście sięga 1111 MHz. Jej cena w dniu premiery wynosiła około $410, a TDP, podobnie jak w pierwowzorze, to 200 W. Swoją drogą cała konstrukcja, no nie ukrywam, wciąż cieszy moje oko, szczególnie, że była to jedna z pierwszych moich poważniejszych kart graficznych zaraz po 560-ce. Sprzęt w obudowie zajmował wówczas dwa sloty, no tutaj siłą rzeczy nic się nie zmieniło, a za odprowadzanie ciepła odpowiadają dwa wentylatory, stosunkowo duży aluminiowy radiator i trzy miedziane ciepłowody. Co ciekawe, jest tutaj także backplate, którym też miał w jakiś sposób efektywnie odprowadzać ciepło, a kwestie techniczne chciałbym zakończyć poprzez rzut okiem na złącza. I tutaj DisplayPort, HDMI oraz dwa DVI. Tak, wiem, wy w tym momencie macie dość tej krótkiej, aczkolwiek teoretycznej paplaniny. Was interesują przede wszystkim testy praktyczne w grach, więc w tym momencie do nich przechodzimy. Przed Wami kilka propozycji tych nowszych, bardziej wymagających, ale również starszych i wciąż popularnych, w których można się świetnie bawić. Całość będzie testowana na rozdzielczości Full HD, więc rzućcie okiem, jak to wygląda i jak radzi sobie GTX 770 od Asusa właśnie w 2021 roku. Zanim przejdziemy do wyników, moi drodzy, Full HD to oczywiście założenie, które nie zawsze warto utrzymywać, jeżeli zależy Wam na stałym klatkarzu, więc zalecałbym czasami zejść do 720p w grach najbardziej wymagających. Trzeba też pamiętać, że 770 jako tako nie obsługuje DX12, co z automatu uniemożliwiło mi odpalenie nowego Assassina czy też Death Stranding. Chociaż przykładowo Cyberpunk 2077 lub też nawet Metro Exodus, prawdopodobnie ze względu na jakiś określony feature level, dał radę się uruchomić, no i wyświetlić, co ciekawe, w Rivie właśnie DX12. W każdym razie takiego czystego wsparcia dla DX-a 12 nie ma i jeżeli nastawiacie się tylko na takie pozycje, no to muszę Was zmartwić, w większości przypadków prawdopodobnie uzyskacie identyczny komunikat jak u mnie, czyli że karta nie obsługuje DX12, więc gry nie można uruchomić. Zaczynamy z grubej rury, czyli od Control, który generalnie w okolicach 30-33 FPS-ów działa na średnich, a na niskich Full HD maksymalnie 62 klatki, średnio 45 klatek.
Metro Exodus to gra bardzo wymagająca, która na detalach średnich praktycznie nie funkcjonuje, natomiast benchmark na presecie low dał nam maksymalnie 59 klatek, średnio 34, ale zdarzały się też spadki nawet do 14. Generalnie zatem trzeba manewrować tutaj rozdzielczością. Nie mogłem pozostać obojętnym wobec Red Dead Redemption 2, no i tutaj pierwsze ograniczenie wyraźne ze strony ilości pamięci w karcie. Tylko 720p, wyżej nie dało rady. Preset ustawił się automatycznie jako własny, pojawiały się tam przeważnie ustawienia niskie, gdzieniegdzie lekkie zwyżki. Wynik średni 38 klatek, maksymalnie około 53 w ostatniej sekcji testu wydajności. Muszę przyznać, że jestem i tak pozytywnie zaskoczony, liczyłem, że będzie znacznie, ale to znacznie gorzej. Następnym w kolejności jest hit 2020 roku za darmo, Genshin Impact. Co prawda mamy tutaj fałsynka na stałe, ale nawet na ustawieniach ultra zero spadków. Sztywne 60 klateczek, aż miło. Valorant to gra, która na takiej karcie graficznej idzie naprawdę bardzo dobrze. Maksymalne ustawienia 1080p, no i średnio 150 klatek, maksymalnie nawet 279, więc jeżeli macie monitor z wyższym odświeżaniem, to spokojnie na tej karcie wykorzystacie jeszcze jego potencjał. Z racji ostatniej wyższej popularności World of Warcraft pojawi się on również w tym teście, tutaj bez problemu Full HD, ustawienia maksymalne, no i średnio 98 klatek, maksymalnie nawet blisko 130. Kolejny na mojej liście gier popularnych jest Fortnite. Tutaj ustawiłem preset epicki 1080p, maksymalnie 44 klatki, średnio 42, ale do pełnej satysfakcji myślę, że zszedłbym do presetu średniego, no i wtedy ten framerate znacząco wzrośnie. CS na tej karcie graficznej wydaje się być poniekąd formalnością, tutaj wszystko bez problemu, wartości ustawień dalekie od tych e-sportowych, czyli znacznie niższych, ja wyśrubowałem wszystko na maksa, no i nawet ponad 200 klatek. Skoro już skaczemy po grach e-sportowych, no to przed Wami League of Legends, które uruchomiłem specjalnie pod te testy i zrobiłem tam konto, bo generalnie jestem team Dota. W każdym razie średnio 228 klatek, maksymalnie nawet 240, tutaj też bez problemu wszystko na maksa w Full HD. Ostatnią grą, powiedzmy, że starszą, ale równocześnie dosyć popularną jest World of Tanks. Ustawienia maksymalne średnio 77 klatek, maksymalnie 92. Tutaj rozgrywka to naprawdę czysta przyjemność, a jeżeli zechcecie uzyskać więcej klatek, no to wtedy zawsze można manewrować ustawieniami. A na koniec jest i on, Cyberpunk 2077. Tutaj wszystko na maksymalnie niskich ustawieniach w Full HD, no i średnio 25 klatek, maksymalnie 35 w początkowych lokacjach, aczkolwiek zdarzały się dropy poniżej 16. Nie chcę jednocześnie myśleć, co stałoby się w mieście przy wielu ruchomych obiektach, ale pamiętajmy, że tutaj odpaliłem grę w Full HD, więc możecie manewrować jeszcze rozdzielczością, powiedzmy do 720p, aby uzyskać trochę lepszy klatkaż. Moi drodzy, tak to wygląda, jeżeli chodzi o kwestie wydajnościowe. Generalnie rzucając okiem na portale aukcyjne, można zauważyć, że GTX 770 chodzi w tej chwili w okolicach tych 150-400 zł, bo i takie aukcje zauważyłem. Natomiast im tańsza taka karta, tym lepsza, używana, nie ma sensu przepłacać, tym bardziej, że jest to coś, co ma być wyłącznie zapasem w momencie, gdy nie możemy dostać niczego bardziej wydajnego, a jedynie przepłacone, odświeżone wersje, które prawdopodobnie zalegały gdzieś tam w magazynach. Mówię tutaj o 1050, więc taka używka być może kogoś z Was zainteresuje, tym bardziej, że wydajność jest powiedzmy taka, jakiej można było się spodziewać, czyli w tych grach nowszych no trzeba trochę pokombinować, nie zawsze to wszystko jest idealne, ale patrząc na starsze, wciąż popularne gry takie jak League of Legends, CS, World of Tanks, czy dajmy na to Fortnite, myślę, że z pewnością będziecie usatysfakcjonowani, mówiąc o rozdzielczości Full HD. Oczywiście tymi parametrami, jeżeli chodzi o ustawienia poszczególne, można też się pobawić, no i wtedy wyższa ilość klatek będzie gwarantowana. Także to tyle ode mnie na dzisiaj w tym dosyć krótkim, ale wydaje mi się pomocnym w tych czasach filmie. Jeżeli Wam się całość spodobała, to oczywiście proszę Was o łapeczkę w górę pod tym filmem, tym bardziej, że może to zainteresować szersze grono odbiorców. Pod spodem macie komentarze, napiszcie, jakiej wydajności spodziewaliście się po GTX 770 i przy okazji możecie również napisać właśnie, jaką kartę graficzną Wy w tym momencie macie w swoim komputerze. Czy jest to coś bardziej wydajnego, czy też mniej wydajnego? Jak to u Was wygląda w tych, nie ukrywam, ciężkich czasach dla graczy. No, to co, będziemy się żegnali. Subskrypcja pod spodem, obok mnie Instagram, TikTok, tam możecie zaglądać, żeby być na bieżąco ze spoilerami dotyczącymi nadchodzących testów, szczególnie w kontekście klawiatur, słuchawek, myszek. No i to tyle. Na razie, cześć!